Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam kolejne w sumie zwierzaki w ramach takiej ciekawostki, ponieważ opisy gatunkowe będziemy sobie na pewno robić w innych odcinkach następnych, w najbliższej przyszłości. Dostałem też terrarium, kosteczkę, którą trzeba jakoś zaaranżować i wymyślić, jaki zwierzak tam może być. Tutaj będę dzisiaj pokażę Wam to, co chcę Wam pokazać, plus wrzucę jakieś urywki z jakiegoś karmienia pająków. Także w sumie dla każdego coś. Każdy lubi co innego. Jedni wolą węże, drudzy wolą stricte ptaszniki, inni modliszki. Wiadomo jak to jest, jeszcze inni jaszczurki. Także coś dzisiaj zrobimy. I co? Zabieramy się do roboty. Pokażę Wam najpierw coś słodkiego, potem coś bardziej budzącego respekt. To co słodkie jest w tych trzech pojemnikach, to co z respektem w tych dwóch pojemnikach. Zresztą tam już nazwę delikatnie widać. Ale zacznijmy sobie od tych tutaj, słuchajcie. Mowa tutaj, jeśli chodzi o słodkie istoty, to oczywiście skakuny. Tutaj już mamy jednego w ogóle, zobaczcie. Zwigniemy to. Spójrzcie tylko. Zaraz sobie się im przyjrzymy bliżej, ale najpierw zaczniemy, słuchajcie, od pojemnika. W ogóle powiem Wam szczerze, że tak. Jeden skakunik jest w takim braplaście okrągłym. Jak widzicie, na dole są kamyczki, jakiś kawałek drewna. Tutaj jest bardzo podobnie. Kamyczki. Kawałek drewna, coś zielonego, żeby było po prostu ładniej, żeby to cieszyło bardziej oko. W ogóle sam fakt pojemników, moi drodzy, no są mistrzowskie. Są to pojemniki stricte akrylowe. Drzwiczki są tutaj na magnesik, także też bardzo fajnie to słuchajcie, wygląda. Na magnesik jest dostęp do środka, tutaj jest na zawiasach delikatnych. No powiem Wam, że mistrzostwo. Żeby też tak nie uchylać tych drzwiczek, u góry mamy taki otwór, który służy do wrzucania ewentualnie karmówki. Też jest oczywiście na magnesikach. No wiadomo, są to skakuny, więc magnesy tutaj jak najbardziej dadzą radę i nic się tutaj złego naprawdę nie stanie. Bardzo fajne pojemniki, niewielkich rozmiarów i pod skakuny tak na dobrą sprawę idealne. Moim zdaniem przynajmniej, wy ocencie sami. Mamy wentylację grawitacyjną, wszystko bardzo fajnie wygląda, bardzo estetycznie wszystko wygląda. Zresztą zobaczcie sobie sami. Tu mamy właśnie te zawiasy. No powiem Wam, że mistrzostwo, po prostu mistrzostwo. Tu jest drugi, oczywiście to niebieskie, no to jest folia dla... Po prostu chyba tak to się chciało. Można ją ściągnąć, nie trzeba. Trochę lepiej to wygląda, mi się wydaje. No i tak to, moi drodzy, wygląda. No i tutaj mamy jednego ze skakuników. Czy ja złapię tam ostrość? Złapię. Na dole będziecie widzieć opis, co to jest za skakun. To jest akurat tutaj samiczka. No spójrzcie tylko, żeby mi się tylko tak ręka nie chciała drzeć. Nie. No mistrzostwo. Słuchajcie, mistrzostwo. Skakuny to jednak chyba najbardziej urocze pajączki, jakie istnieją. Aż szkoda, że tak krótko żyją. No zobaczcie tylko, zobaczcie. Ale jestem... Mam różowe kły. O. Ale jestem groźnym pająkiem. No i mamy skakuna.
I w dwóch pozostałych pojemnikach mieszkają też skakuny, z tym, że to już jest samczyk. Zobaczcie jakieś drgania, ale trzymam sprzęt w ręce. Czy mi się uda go tutaj... Kurczę, tak słabo z tą ostrością. Jest tutaj właśnie, słuchajcie, drugi skakunik. Tak będzie bez sensu, bo mi ręce całe, słuchajcie, latają. Nie mam za bardzo go jak wam pokazać tak, jakbym chciał. Chyba, że szturkniemy go może troszkę. Tu jest skakunik numer 2. Cześć, 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 cześć. Ojejku, jak macha. Idzie. Idzie się przejść. I tak jak mówię, trzy słodkości Tetararyjka, no je będziemy sobie tak dokładniej oglądać i wszystko, jak sobie zrobimy film stricte ze skakunami. Są trzy sztuki, więc film się, słuchajcie, szykuje. Tak jak mówię, to jest samiczka, tu są dwa samczyki. I co? No i przejdźmy do tych zwierzątek, które bardziej budzą respekt niż akurat to, co widzimy przed sobą. No i mamy pierwszego zwierzaka, który naprawdę budzi, słuchajcie, respekt, którego właśnie tutaj widzimy. Jest to Heterometrus, dawny Petersi. No jest po prostu kawał byka. Jest to, słuchajcie, samica, ale jest olbrzymia. No jest naprawdę, słuchajcie, olbrzymia.
No kurde, no co tutaj dużo mówić, no moi drodzy, jest to kawał Skorpiona. Naprawdę jest to kawał Skorpiona. Jak widzicie, tutaj postawa, co prawda jeszcze nie taka jak na przykład u tego drugiego, którego zobaczymy zaraz, ale no budzi respekt, słuchajcie, ten Skorpion. Budzi respekt, mimo że jest to Skorpion słabo jadowity, no to mimo wszystko gdzieś tam spotkany w naturze, no można się wystraszyć. Naprawdę można się wystraszyć. Trochę niestety, no kamera mi tutaj nie wydala. No nie mam jeszcze sprzętu, którym nie wykręciłem, więc ta jakość na pewno będzie gorsza, ale obiecuję, że jak tylko nabędę nowy sprzęt za jakiś czas, to wszystko poprawimy z fajnymi zbliżeniami. Na razie muszę pracować na tym, co jest. No jest po prostu cudo. No jest, słuchajcie, cudo. Zastygła dziewczyna nieruchomo. O, gotowa. I moi drodzy, drugim skorpionem, którego tutaj mamy, jest skorpion stricte pustynny, pochodzący z Meksyku. Jest to Chandrurus arizonensis. Wygląda tak. No jest to już skorpion o jadzie silniejszym. Na pewno silniejszy niż Heterometrus. No już bardziej ten skorpion stawia. No lubi właśnie taki, jak widzicie, tutaj stricte temat pustynny. Co jest też fajne, bo jest to co innego niż ziemia, niż ten. Tutaj w ogóle jest korek, który ten skorpion sobie zakopał, bo tu było piachu wszędzie na równo. Jak widzimy, podkopał sobie tutaj dziurę pod kamieniem, pod który co prawda nie wejdzie, no bo kamień leży mimo wszystko na dnie pojemnika. Ale powiem wam, że skorpion też robi robotę. Naprawdę też robi robotę. Jest to jeden z najspokojniejszych osobników, jeśli chodzi o ten gatunek. Natomiast też jeden z największych osobników w tamtych rejonach, tak? Ale powiem wam szczerze, że potrafi się postawić. Potrafi się postawić, nie chcę go tutaj teraz denerwować stricte na poczet filmu, bo jest to po prostu bez sensu. Będziemy widzieć jego agresję przy jakimś tam ewentualnym karmieniu. Zresztą mam jakiś tu, próbowałem go nakarmić, to może uda się to zobaczyć, jak to słuchajcie, wyglądało. I no jak widzimy, szczypce już są mniejsze niż Heterometrusa, no co świadczy właśnie o tym, że ten jad jest silniejszy. Też sobie siedzi w braplaście. Tak jak mówię, fajne jest to, że jest tutaj stricte piach, więc to jest dobrze. Też będziemy sobie porównywać tego i tamtego skorpiona na osobnym filmie. Tutaj teraz to tak wrzucam tylko w formie ciekawostki. Wtedy powiemy, jaki zbiornik, jakie ogrzewanie, jaka temperatura, co i jak z tym skorpionem, żeby było dobrze. Natomiast no powiem wam, że robi robotę. Robi naprawdę robotę. No i dobra, odcinek się dobiegł końca. Skakuny, słuchajcie, przesłodkie są skakuny, naprawdę fantastyczne pajączki. I w ogóle te zbiorniki akrylowe, no mistrzostwo, po prostu mistrzostwo. Jestem pod wrażeniem w ogóle i jaram się strasznie tym. A także czekajcie na następny odcinek, zaczniemy już kręcić tak stricte gatunkowe rzeczy. Zaczniemy sobie, myślę, od skorpionów, później przejdziemy sobie na właśnie skakuny, później coś tam jeszcze wymyślimy. Damy radę, lajkujcie, subujcie. Ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!